Z ministrem środowiska i wiceministrem infrastruktury i rozwoju mogli spotkać się dzisiaj Ełczanie. Konferencja pod hasłem Porozmawiajmy o rozwoju odbyła się z inicjatywy ełckiego posła PO Andrzeja Orzechowskiego. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie związane z wykorzystaniem funduszy z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Polityka miejska to jeden z priorytetów nowej strategii finansowej i trzeba się do tego dobrze przygotować, mówi Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju. Temat polityki miejskiej jak najbardziej jest na miejscu, a to jest w tej chwili jeden też z priorytetów rządu, dlatego że nowa perspektywa unijna, nowy budżet unijny, budżet 14-20 będzie w dużej mierze dedykowany rozwojowi miast. I to w różnych bardzo zakresach, poczynając od rewitalizacji przez politykę inwestycyjną związaną także z ochroną środowiska, niską emisją, to jest transport publiczny, efektywność energetyczna. Na to środki w budżecie nowym unijnym są przeznaczone, na inwestycje w zakresie także ICT, technologii informacyjno-komunikacyjnych, a więc usług dla obywateli elektronicznych, ale także sieci na przykład dostępowych. I o tym trzeba dobrze rozmawiać, dobrze się przygotować na ten nowy budżet, dlatego że środki będą dostępne przede wszystkim w regionalnym programie operacyjnym. Minister dokonał również podsumowania działań związanych z polityką miejską i zagospodarowaniem przestrzennym w skali całego kraju na przestrzeni ostatnich 7 lat. Infrastruktura i dalszy rozwój gospodarczy muszą jednak iść w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Pod koniec września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyjął lepsze, preferencyjne zasady finansowania gmin położonych na obszarach cennych pod względem przyrodniczym. Chodzi o zachowanie równowagi między ochroną wartości przyrodniczych a rozwojem gospodarczym, mówi Maciej Grabowski, minister środowiska. Uważam i taką politykę próbuję, czy też realizuję, że te wartości przyrodnicze, to cenne, które tutaj są, nie mogą ograniczać rozwoju w tym wypadku tego subregionu ełckiego. Co mam na myśli? No w szczególności programy, które realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i w ostatnim dniu września właśnie Narodowy Fundusz przyjął specjalne zasady lepsze, preferencyjne dla gmin, które mają znaczną część, które na swoim obszarze mają znaczną część obszarów chronionych, to znaczy, że dotacje czy też inne formy finansowania wszystkich właściwie programów, które ma NFOŚ, będą korzystniejsze dla gmin właśnie przyrodniczo cennych. Więc tutaj łapanie tej równowagi z jednej strony związanej z tą wrażliwością i z tym przenoszeniem tych wartości przyrodniczej w przyszłość, a z drugiej strony oczywiście z rozwojem cywilizacyjnym. Spotkanie dotyczyło również tematu dalszych perspektyw rozwoju dla Ełku i jego mieszkańców. Inwestowanie w tej części województwa, nowe miejsca pracy czy rozwój turystyki nie będą możliwe bez odpowiedniej infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej. Niektóre inwestycje już je rozpoczęły. Inne mają szansę powstać dzięki środkom z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. To m.in. budowa Via Baltiki i Rail Baltic oraz powstanie gazociągu Polska-Litwa, mówi Andrzej Orzechowski, ełcki poseł Platformy Obywatelskiej. Chcę pokazać możliwości rozwoju Ełku w oparciu o infrastrukturę, o którą zabiegaliśmy i która już się po części realizuje. Mam na myśli most energetyczny Polska-Litwa, mam na myśli propozycje budowy gazociągu Polska-Litwa, ale przede wszystkim to, co z naszego punktu widzenia ełckiego jest najbardziej istotne, to droga S61, czyli Via Baltica i Rail Baltica. I jak na tym tle, jakie są możliwości rozwoju Ełku i całego subregionu ełckiego w najbliższych kilku bądź kilkunastu latach? Czy Ełk w oparciu o tą infrastrukturę drogowo, kolejowo, energetyczną i gazową, czy jest w stanie się rozwijać dynamiczniej i nadganiać zapóźnienia, które tutaj nawarstwiły się przez dziesiątki czy przez setki lat?